Witam Państwa serdecznie na kolejnym koncercie z cyklu Muzyka końca czasów. Dziś gościmy w kościele świętego Bonifacego w Zgorzelcu. Kościół zaczęto budować w 1929 roku, a w maju 1930 roku już położono kamień węgielny. Kamień węgielny poświęcił kardynał wrocławski Adolf Bertram. Kościół otrzymał wezwanie świętego Bonifacego, który jest głównym patronem Niemiec. W latach wojennych kościół ten służył więzionym w okolicach i przymusowo pracującym Polakom. Przychylny do nich był ówczesny proboszcz i tutaj mogli przedstawić swoje prośby Bogu. Po wojnie dokończono kościół, było to w latach 1962-1963 i między innymi dobudowano dwie figury, bo ta figura na środku to jest jeszcze przedwojenna i dwie obok. Te dwie właśnie pochodzą z lat 60. Wówczas także zakupiono do kościoła dzwony. Przejdziemy teraz do organów i do repertuaru dzisiejszego koncertu. Organy firmy Schlag und Söhne, wybudowane w 1910 roku w stanie niezmienionym, przeniesione z innego kościoła do kościoła świętego Bonifacego. Organy o trakturze pneumatycznej posiadają 18 głosów rozłożonych na dwa manuały i klawiaturę pedałową. Dwa ciekawe głosy w organach, dwa głosy językowe, trąbka w pierwszym manuale i klarnet w drugim. Organy utrzymane w stylu romantycznym. Na rozpoczęcie dzisiejszego koncertu zagram dla Państwa już kilka razy prezentowany utwór, a mianowicie Oremus Mariana Saby. Utwór skomponowany w 1982 roku swoją budową przypomina sonatę. Składa się z trzech części. Pierwsza maestoso, druga część wolna, kontemplacyjna, trzecia popisowa, vivace. Kompozytor w pierwszej części cytuje Tedeum. Życzę Państwu miłych wrażeń muzyczno-duchowych podczas dzisiejszego koncertu z kościoła świętego Bonifacego w Zgorzelcu. Zapraszam na koncert.
kolejnym utworem dzisiejszego koncertu będzie taki ukłon w stronę muzyki romantycznej. Wykonam dla Państwa skomponowaną w 1900 roku Cantilenę religijną francuskiego kompozytora Théodora Dubois. Po Cantilenie powrócimy do muzyki Mariana Savy. Zabrzmi dziewiąta etiuda skomponowana w 1974 roku. Jak wsłuchamy się w utwór, będziemy mogli
dostrzec, wysłyszeć nawiązania do muzyki góralskiej. Utwór pełen zadumy, tajemnicy, gdzie kompozytor posługuje się paletą ciekawych barw organowych. Kolejną część koncertu wypełnią utwory polsko-niemieckiego kompozytora Jana Jancy. Jan Jancy, urodzony w 1933 roku w Gdańsku. Tam zdobywa średnie wykształcenie muzyczne. Następnie udaje się na studia do Krakowskiej Akademii Muzycznej, którą kończy
i uzyskuje dwa dyplomy. Dyplom z kompozycji i dyplom z organów. Jako jeden z pierwszych nagrał płytę na organach oliwskich. Następnie wyjeżdża w podróż koncertową po zachodnich Niemczech. Mamy rok 1957 i tam już zostaje na zawsze. W Niemczech, w Stuttgarcie, dalej się kształci. Kończy tamtejszą Akademię Muzyczną w dziedzinie kompozycji i organów. Następnie wyjeżdża na prywatne studia do Paryża, gdzie kształci się pod kierunkiem wybitnego kompozytora Marcela Dupré. I w muzyce Jana Jancy możemy dopatrzyć się fascynacji muzyką francuską, w szczególności muzyką późnego romantyzmu. Kompozytor mieszka, działa, tworzy w Tübingen. Pracował także w Stuttgarcie, w Berlinie. Pierwszym utworem Jana Jancy będzie Intrada, Ein feste Burg ist unser Gott. Utwór powstał w 2008 roku. Następne dwie kompozycje będą miały charakter zadumy, kontemplacji, pewnego zastanowienia się, być może nad upływającym czasem. Kolejne dzieło to pochodząca z 2001 roku Elegia Demol. W elegii tej bardzo czytelne są nawiązania do francuskiej
romantycznej muzyki organowej. Utwór, który zakończy dzisiejszy koncert, to Meditation Maria durch ein Dornwald ging. Utwór ten opiera się na niezwykle popularnej w Niemczech pieśni
adwentowej. Kompozycja powstała w 1994 roku. W dziele możemy zauważyć pewne brzmieniowe odniesienia do lasu, do tajemnicy i także słyszymy w tym lesie śpiewające ptaki na cześć Matki Bożej. Przez kompozytora są to momenty podkreślone, szybkie zwroty na czterostopowym głosie.